usposobieniu Boga świadczy każde Jego zdanie. Rozważajcie zatem słowa Boga, zyskacie na tym wiele. Bo tak istotę Boga trudno jest uchwycić, ale wszyscy macie pojęcie o Jego usposobieniu. Bóg ma nadzieję, że nie będziecie obrażać Jego usposobienia. To da mu ukojenie. Naucz się mieć Boga w swym sercu, zawsze mieć Go w sercu. Działaj wedle Jego słów, szukaj zawsze Jego woli. Powstrzymuj się od tego, co uwłacza i uchybia Mu. Spychaj Boga w głąb umysłu, by wypełnić przyszłą pustkę w swoim sercu. Robiąc to, obrażasz usposobienie Boga. Bóg ma nadzieję, że nie będziecie obrażać Boga, lecz wykonujesz Jego wolę, zawsze poddając się Jego słowom, to wtedy z powodzeniem unikniesz wykroczeń przeciw dekretom Boga. Bóg ma nadzieję, że nie będziecie obrażać Jego usposobie. Usposobieniu Boga świadczy każde Jego zdanie.